nastał, ja do domu idę już. Chwała Panu za to, że po prostu Eliezer wyszedł naprzeciwko nam, żeby nas zaprowadzić do Chrystusa. Pieśń numer 160. Radość dał mi Pan. Amen. Radość dał mi Pan. Nasz Ojcze, pragniemy Ci podziękować teraz za tą chwilę, którą nam darowujesz, Panie, za tą możliwość, Panie, Ciebie uwielbiania i wywyższania, Panie, że możemy mieć ten swobodny przystęp teraz do Ciebie, Panie, że możemy przyjść do Tego, który nas umiłował, który zapłacił cenę, który nas wykupił, ale nie tylko, że nas wykupił, ale przyszedł zażądać swoich praw i, Panie, przyprowadzić nas dokładnie tam, gdzie Ty jesteś, abyśmy tam, gdzie Ty jesteś, my mogli być razem z Tobą, tacy, jaki Ty jesteś, Panie, żebyśmy my też byli, żebyśmy się w niczym nie mogli różnić od Ciebie. Ty chcesz mieć kolejnych synów, kolejne córki, Panie. Dziękuję Ci za to, że przyprowadzasz swój lud, Panie. I w tej, Panie, późnej godzinie, w tym późnym czasie, że nam pozwoliłeś zobaczyć siebie, pozwoliłeś nam zobaczyć siebie w tym Słowie również, Panie. Nie tylko Ciebie zobaczyć, ale siebie w tym Słowie, Panie. I zobaczyliśmy siebie w Tobie, Panie. Zobaczyliśmy, że jesteśmy częścią tej układanki, Panie. Że jesteśmy częścią tego dramatu, Panie. Że jesteśmy częścią tej całej symfonii. I możemy teraz, Panie, wydawać ten dźwięk zgodnie z tym, co kompozytor zapisał tam w partyturze. Dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci za tą wonność, która wychodzi, Panie, od Ciebie z nas. Dziękujemy Ci za to, że Chrystus w nas to jest nadzieja chwały, Panie. Dziękujemy Ci i uwielbiamy Ciebie.
A Ojcze drogi, wspominamy również na te wszystkie potrzeby, które przynosimy, Panie, do Ciebie. Panie, my wspominamy na Pana Darka również, Panie. Panie, wspomnij, żebyś go podniósł z tej niemocy, której się znalazł. Ty jesteś mocniejszy niż każda choroba. Ty jesteś mocniejszy niż wszystko, co nieprzyjaciel chce położyć na człowieka. Panie, my Ci dziękujemy, że Ty nie zostawiasz nas bez odpowiedzi, ale Ty właśnie pozwalasz nam uchwycić się tak Ciebie, żebyśmy, Panie, stali się zwycięzcami tej godzinie. Ojcze drogi, przynosimy Ci również i Janusza, i przynosimy Ci również i Mirka, Panie. Prosimy Cię za nimi również, żebyś Ty się zatroszczył i o nich, Panie. Żebyś, Panie, Ty sam wyszedł zawsze w ich życiu również na scenę, Panie. Uwielbiamy Cię. Wiemy jedną rzecz, że Ty jesteś mocniejszy niż wszystko, co, Panie, nieprzyjaciel chciałby na człowieka włożyć. Ty jesteś mocniejszy niż każda rzecz, Panie. I dziękujemy Ci, że kiedy Twoje dzieci się modlą, Panie, to, Panie, to jest to największa broń, jaka może być użyta w tej godzinie. Dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci również za nasze dzieci, Panie, że żadnego z nich nie zostawisz tutaj, Panie. Dlatego, że mówimy tak samo, jak powiedział to Mojżesz, nawet kopyto tutaj nie zostanie. Dlatego, jak widzimy, Panie, tą cząstkę, dlatego wołamy, Panie, za nimi, za tą cząstką nas, Panie. Wołamy za naszymi domami, Panie. Wołamy za naszymi rodzinami. Dziękujemy Ci, Panie, też za naszych sąsiadów i prosimy Cię również i za nimi, Ojcze. Bądź uwielbiony również i w nich również, Panie, żeby, Panie, zbawienie zagościło i też w tych domach. W imieniu Jezusa Chrystusa poświęcamy teraz się Tobie, Panie. Chociaż są trudności często, Panie, zmagania, to tym bardziej cieszymy się, że w tych trudnościach i w tych zmaganiach Ty dajesz siłę i dajesz też, Panie, siłę do rozwiązania. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Chwała Panu. Jak stoimy, zaśpiewajmy jeszcze pieśń. By być jak Jezus. By być jak Jezus. Tego pragnę, aby być, to, być dokładnie takim jak On. Być takim jak On. Więcej nie potrzebuję, być takim jak On. Be.
zaśpiewajmy jeszcze pieśń 122. Jestem w tej liczbie. Jestem w tej liczbie. Wiedział, co uczynić z nim.
jeszcze raz pierwszą zwrotkę i refren. Chwała Panu. Chwała Panu za to, że dałeś mi Twoje imię i Twój zmysł. Dałeś mi Twoje imię. Liście do Rzymian. Rozpoczniemy od listu do Rzymian. Dwunasty rozdział i przeczytamy pierwsze dwa wersety. List do Rzymian, dwunasty rozdział, pierwsze dwa wersety. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. I teraz możecie jeszcze przejść do księgi pierwszej Biblii, do pierwszego rozdziału, do księgi Rodzaju. Pierwsza księga w Biblii i będziemy czytali 11 i 12 werset. Potem Bóg powiedział, pierwszy rozdział, 11 i 12 werset. Potem Bóg powiedział, niech ziemia zrodzi trawę, rośliny wydające nasiona i drzewo urodzajne, przynoszące owoc według swego rodzaju, którego nasienie będzie w nim na ziemi. I tak się stało. Ziemia wydała trawę, rośliny wydające nasienie według swego rodzaju i drzewo przynoszące owoc, którym było nasienie według swego rodzaju. I Bóg widział, że to było dobre. Skłonimy nasze głowy. Nasz Ojcze drogi, przeczytaliśmy teraz to słowo, ale prosimy Cię o to, żebyś pobłogosławił je, żeby ono było, Panie, posileniem dla nas teraz, Panie. Żebyśmy mogli, Panie, wyjść tak jak uczniowie, którzy szli do Emaus i powiedzieć, czy nasze serca nie pałały, kiedy On otwierał nam słowo. Proszę Cię o to, Ojcze drogi, teraz, dla tej chwili, dla tego czasu, żebyśmy, Panie, w tym późnym czasie nie zgubili tej wizji, Panie, nie zgubili tego, co Ty chcesz nam przekazać, żebyśmy tam do mety dobiegli i, Panie, mogli być zwycięzcami i przez to Ciebie uwielbić i wywyższyć. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Możecie usiąść. Chwała Panu za ten kolejny dzień, kiedy możemy być w Bożej obecności i ufam, że Bóg nam da teraz dobry czas po prostu przy Jego Słowie. A chciałbym dzisiaj mówić na taki temat przemieniony lub zdeformowany. Wiecie, takie proste dwa słowa, albo takie proste przeciwieństwo. Przemieniony lub zdeformowany. Dwie możliwości, bracie i siostro. Dlatego, że popatrzmy na to, że kiedy Bóg tworzył swoje dzieło, to On uczynił je w sposób doskonały. Do tego dzieła włożył pewne prawo. To prawo mówiło, że każde nasienie musi wydać
według tego, co jest wewnątrz niego. I wiecie, każda roślina wychodziło to z niej, co było wcześniej w nasieniu. I na końcu z powrotem to musi zawsze wrócić do nasienia. Rozumiecie? Jeżeli jest owoc, to wewnątrz tego owocu będzie znowu nasienie, które było na początku. Dlatego to jest prawo reprodukcji. Bóg uczynił to w taki sposób, żeby każda roślina wydawała owoc według tego, co było w nasieniu. Dlatego jeżeli weźmiesz do ręki nasienie jabłoni, to wiecie, kiedy wsadzisz je do gleby i ono dalej po prostu wyrośnie, będzie później potężne drzewo i będą tam owoce, to pamiętaj o jednej rzeczy. Każdy owoc tego drzewa był już w tym nasieniu. Wszystko już było w tym nasieniu. Wiecie, dlatego, bracie i siostro, kiedy Jezus mówi przypowieść, że siewca poszedł i wysiewał nasienie. Wysiewał nasienie. I wiecie, siewca nie wziął złego nasienia. Wziął właściwe nasienie. Ale popatrzcie, to nasienie mogło spaść na różne gleby. I w zależności od tego, na jaką glebę wpadło, tam się albo mogło zatrzymać, mogło się to nasienie coś wykonać, albo się nie miało możliwości zatrzymania. W innej przypowieści znowu Jezus mówi, że siewca wysiał nasienie, ale nieprzyjaciel wysiał fałszywe nasienie. Więc oglądamy, że obok prawdziwej pszenicy oglądamy również konkol. I wiecie, słudzy, którzy zobaczyli, że na tym polu oprócz pszenicy pojawił się konkol, oni chcieli od razu powiedzieć, panie, pójdziemy i ten konkol weźmiemy, powyrywamy. Ale co powiedział pan żniwa? Powiedział, nie, i nie idźcie, nie róbcie tego, bo możecie przypadkowo wyrzucić również właściwe nasienie. Możecie tą właściwą roślinę uszkodzić, więc nie. Poczekajmy do żniwa, a na końcu to wtedy się okaże, co jest wewnątrz tego nasienia. I według tego, co było w nasieniu, pszenica poszła do spichlerza, konkol został zebrany najpierw, a wiecie, cała słoma, wszystko nie poszła do spichlerza. Rozumiecie? Ona nie ma przeznaczenia do spichlerza. Tam nie było tego w myślach po prostu tego rolnika, tego po prostu siewcy. Także widzimy, jest pewne prawo. Prawo, które byśmy nazwali prawem reprodukcji. I bracie i siostro, pamiętajcie o jednej rzeczy, że Bóg wysiał na początku doskonałe nasienie. To, co Bóg wysiał, było doskonałym nasieniem. Tam nie było niczego niewłaściwego. Ale zobaczcie na jedną rzecz, tam jak Bóg czynił swoje dzieło, kiedy oglądamy pierwszą księgę Mojżeszową, pierwszą księgę w Biblii, księgę Rodzaju, pierwsze rozdziały, to słyszymy, że na początku Bóg zrobił to i w ciągu 6 dni, a 6 dni to jest odpowiednik na 6 tysiącleci, bo jeden dzień u nas to jest tak jak jeden tysiąc lat u nas, to jest jak jeden dzień u Boga. Wygląda tak, jakby przez 6 tysiącleci Bóg czynił pewne dzieło. I teraz, bracie i siostro, po tych 6 tysiącleciach On spojrzał na to dzieło i powiedział, wszystko jest dokładnie tak, jak powinno być. Wszystko jest doskonałe. 7 dnia, w 7 tysiącleciu On odpoczął. On odpoczął od swoich dzieł, co jest, bracie i siostro, jakby symbolem na prawdziwy sabat. Wiecie, prawdziwy sabat to jest odpoczynek od własnych wysiłków. To nie jest kwestia dnia, czy to jest sobota, czy niedziela. To jest kwestia osoby, w której się znalazłeś. Czy posiadasz ten prawdziwy sabat, odpocząłeś od swoich własnych wysiłków. I wiecie, kiedy Bóg to uczynił, On usiadł i był zadowolony. Wiecie, On był zadowolony, bo Jego dzieło było doskonałe. Wiecie, On widział, że to prawo, które On włożył, jest doskonałe. Wiecie, że to nasienie
musi wydać to, co jest wewnątrz niego. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że w ogrodzie Eden, do ogrodu Eden, nie przez właściwe wejście, ale wiecie, jak złodziej, włamywacz, wkradł się nieprzyjaciel. Wiecie, Lucyfer przyszedł również do ogrodu Eden. On tam przyszedł, ale jego myślą, jego planem było zdeformować Boże dzieło. Wiecie, on chciał pokazać, że jest w stanie uczynić swój własny Eden, swoje własne dzieło. Dlatego, bracie i siostro, jak patrzymy na Lucyfera, czasami ludzie myślą, mówią, że diabeł może coś stworzyć. Diabeł nie ma żadnej mocy twórczej. Wiecie, jego moc opiera się na deformowaniu, na niszczeniu, na przetwarzaniu. On bierze właściwe życie i je deformuje. Dlatego, kiedy patrzysz na komórkę rakową, to wiesz jedną rzecz, że to była kiedyś dobra komórka, która została zdeformowana i przez tą deformację tam umieszczone zostało niewłaściwe życie, obce życie. Życie, które jest przeciwne temu organizmowi, w którym ta komórka jest teraz umieszczona. I jej celem jest niszczenie. Dlatego, bracie i siostro, deformator to jest jedno z imion, które nosi szatan. Wiecie? On deformuje. A zdeformować znaczy wypaczyć. Wypaczyć. Zdeformować to jest wypaczyć. I wiecie, to znaczy też spowodować zniekształcenia. Zniekształcić, oszpecić. Zmienić pierwotny sens czegoś. Spowodować zwyrodnienie. Dlatego, bracie i siostro, zobaczcie, jak obecnie ten świat zwyrodniał. Stał się całkowicie wypaczony. Właściwe uczucia zostały zamienione na wypaczone. Właściwe relacje zostały zamienione na wypaczone. I dzisiaj mówi się, że to, co jest wypaczone, jest właściwe, a to, co nie jest wypaczone, jest niewłaściwe. Wiecie, teraz ten deformator chce wmówić, że to, co teraz on lansuje, jest właściwe. Ale bracie i siostro, my oglądamy, że już w pierwszej księdze Biblii na to, co Bóg uczynił z tym zdeformowanym dziełem. Wiecie, on je najpierw zatopił, wiecie, w dniach Noego. Kiedy świat się zepsuł, w dniach Noego zostało to zalane wodą. Ale wiecie, później oglądamy w dniach Abrahama, kiedy Sodoma i Gomora, te miasta, znikczemniały, zaczęły robić rzeczy, które się Bogu nie podobały. Bóg pokazał to, co czeka to obecne pokolenie, bo już woda kolejny raz nie przyjdzie. Bóg powiedział, więcej nie zaleje. Nie zaleje w ten sposób. To nie musi być zrobione, bo on już raz pokazał, że ten potop to był symbol na chrzest, który, wiecie, jest tylko zmyciem. Ale wiecie, co chodziło o coś więcej. Teraz musi przyjść następny proces. Wypalenie. I oglądamy, że cały grzech musi zostać wypalony. Dlatego to, co czeka tą ziemię, to jest spalenie. Wiecie, i dopiero na tym spalonym, na tych zgliszczach oczyszczonej ziemi dopiero będziemy mogli z powrotem mieszkać. Dlatego oglądamy, co to znaczy zdeformować, spowodować zwyrodnienie, upadek moralny, zdegenerować, wynaturzyć, zdemoralizować. Bracie i siostro, to są tylko określenia, które znajdziesz w słowniku języka polskiego. Nie musisz daleko szukać. W słowniku języka polskiego zdeformować to znaczy wypaczyć. Zobaczcie. Spowodować również demoralizację. To jest działanie, które nieprzyjaciel czyni. Ale wiecie co? Bóg czyni inne dzieło. Wiecie, jest deformator, ale Bóg jest inaczej działający. Bóg przemienia. Wiecie, Bóg robi przemianę. A przemiana to jest zmiana na coś innego
stanie się innym niż wcześniej. Wiecie? Przemiana. Dlatego, wiecie, kiedy patrzylibyśmy sobie do listu do Rzymian, to Paweł mówi: nie dostosowujcie się do tego świata. Nie dostosowujcie się do tego świata. Oblubienico, nigdy nie próbuj dostosować się do tego świata. Nigdy nie spróbuj wejść do rytmu tego świata. Wiecie, nie dostosowuj się z modą, z wyglądem, nie dostosowuj się ze zwyczajami, z poglądami. Nie dostosowuj się do świata. Świat, tam użyte słowo, to jest kosmos. To jest porządek tego świata. Ten porządek, który został narzucony obecnie przez deformatora. Dlatego, że bracia i siostro, oglądamy, że tak jak Bóg tworzył przez 6000 lat swoje dzieło, tak deformator, nieprzyjaciel, Lucyfer, on przez 6000 lat od Adama do naszego wieku, przez 6000 lat deformował, aż doszedł do tego miejsca, że oglądamy dzisiaj na ziemi Eden szatana. Eden Boży został zdeformowany do poziomu Edenu szatana. I dlatego, bracie i siostro, słowo mówi nam już w dniach Pawła, zobaczcie, Paweł już ostrzegał, a nie dostosowujcie się do tego świata. Bracie i siostro, chrześcijanie nie pochodzą z tej ziemi, wiecie? Z tego porządku tego świata. Chrześcijanie nie pochodzą z innego królestwa. My nie pochodzimy z królestwa, które jest królestwem tej ziemi. Nasze królestwo przychodzi z nieba, wiecie? Nasze zwierzchnictwo przyszło z góry, wiecie? Nasze zwierzchnictwo mogliśmy oglądać na niebie, pokazane w formie głowy. Mogliśmy zobaczyć, że to zwierzchnictwo się pojawiło. Mamy połączenie, mamy zwierzchnika. Bracie i siostro, nie jesteśmy tutaj sami. Wiecie, On nie zostawił nas w tym czasie najciemniejszym i nie powiedział: dajcie sobie jakąś radę. Wiecie, czasami tak robi się z wojskami specjalnymi. Wyrzuca się gdzieś ich. Wiecie, dobry dowódca, dobre to robi, oprócz tego, że rzuca ten oddział specjalny w pewne miejsce, ale wiecie, co on robi? On daje wsparcie. Wsparcie w postaci ostrzału artyleryjskiego, w postaci po prostu lotnictwa, marynarki czy innych służb. Tam oni są, ale wiecie, oni mają pewną też osłonę, mają pomoc. W każdej chwili ktoś do nich może przylecieć, pomóc. Ale wiecie co? W złych sytuacjach, zły generał, zły wojskowy, zły dowódca, on wyrzuca żołnierzy i mówi: radźcie sobie. Radźcie sobie. Wiecie, ale Bóg nie jest złym dowódcą. On jest najlepszym generałem. Wiecie, Jozue go spotkał. Wiecie, Jozue go spotkał. Jozue obchodził mury Jerycha, głowił się, jak ja teraz mam zdobyć to miasto, jak wykonać to, co Bóg powiedział. Nie bój się, nie lękaj się, bądź odważny. Bracie i siostro, dzisiaj w tej godzinie Bóg tak samo ciebie wzywa. Nie bój się tego, co przychodzi na ten świat, bo to nie jest z powodu ciebie. Ty jesteś stąd zabrany, jak złodziej w nocy on przyszedł, żeby cię stąd wykraść. Wiecie, nie musisz się lękać, jak te bezradne narody dzisiaj. Nie musisz patrzeć w przyszłość i mówić, co teraz będzie. Wiecie, Jozue obchodził, zastanawiał się, co robić, ale w pewnym momencie zobaczył kogoś szczególnego. Zobaczył męża z wydobytym mieczem. On się zastanawiał. On tam podszedł i pyta się: jesteś z nami, czy przeciwko nam? A wiecie co? Odpowiedź była zadziwiająca. Ani z wami, ani przeciwko wam, ale ja jestem generałem wojsk pańskich. Jezus się może spojrzał, zastanawiał się, co to się dzieje. Ale nagle usłyszał: zdejmij swoje buty, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Bracie i siostro, czy on nie słyszał Mojżesza, który mówił: co ze słupa ognia wyszło z tego krzaka?
A teraz on co zobaczył? To jest łup ognia w formie męża. Ja zobaczyłem go teraz w ciele. I Jozue się pyta, co rozkaże mój Pan? Wiecie, on podszedł pod zwierzchnictwo. On był zwierzchnikiem, ale wszedł pod wyższe zwierzchnictwo. A dostał odpowiedź. Dlatego, bracie i siostro, oblubienica, wchodząca pod zwierzchnictwo swoje, wiecie, rozpoznająca to zwierzchnictwo, połączona z głową, rozumiecie? Nie po prostu bez głowy kurczak, który biega, jeszcze wydaje się, że żyje. Wiecie, to nie jest życie. To jest agonia. Dlatego ten świat jest w agonii, bo nie ma połączenia z głową. Ale chwała Panu, oblubienica weszła pod swoje zwierzchnictwo, weszła pod swój autorytet, jest połączona z głową. I wiecie, ona nie biega bezmyślnie. Dlatego, że zmysł Chrystusowy teraz jest w niej. I ona teraz wie, co robić. Dlatego Paweł mówi, nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się. Wejdźcie do tego procesu przemiany przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli teraz rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Chwała Panu za to. Dlatego, bracie i siostro, musisz być przemieniony. Dlatego, że musi to wyjść według nasienia, które jest w tobie. Wiecie? Według tego nasienia. Dlatego chwała Panu za to. Deformator, wiecie? Deformator, on cały czas będzie niszczył. Ale chwała Panu za to, że Bóg ma pewną moc przemiany. I w kazaniu Boża moc przemienienia prorok mówi tak. Wiele lat temu, będąc na patrolu, przechodziłem przez pole kukurydzy. W pewnym miejscu zobaczyłem, że z drzewa zerwała się gałąź i spadła na to pole, przygniatając łodygę kukurydzy. Pomyślcie sobie. Tam były zasadzone kukurydze. Tam były nasiona kukurydzy, zgadza się? I rosła kukurydza. Wiecie, nie rosła pszenica czy coś innego, kukurydza. Ale teraz na część tych kłosów, czy jak nie wiem jak to nazwać, tych roślin, spadła gałąź. Ta łodyga usiłowała na wszelkie możliwe sposoby wyprostować się, jak powinna. Ale była zniekształcona. Zobaczcie. Ona mogła próbować. Ale wiecie, tam na nią, na tą łodygę, spadła gałąź. Wiecie, ona chciała się wyprostować. Ona pragnęła to zrobić. Ale nie była w stanie. Dlaczego? Bo było coś, co ją przygniatało. Coś, co ją deformowało. Wiecie, prorok mówi, była zniekształcona, ponieważ coś się stało. Leżał na niej patyk. Potem znalazłem też na tym polu dzikie pnącze. Wiecie, nie wiem, czy wy widzieliście takie coś, ale to jest paskudna rzecz. Owija się to wokół rośliny i ją po prostu ciągnie. Wielu, prorok mówi, to pnącze łapie tę kukurydzę i stopniowo owija się wokół niej tak podstępnie i chytrze, że początkowo nie widać nawet tego. W końcu jednak to jest coraz silniejsze i ciągnie kukurydzę tak mocno, że ona wykrzywia się. Odciąga ją wbrew jej samej, owija swymi własnymi łodygami, zniekształcając to, czyni z niej coś innego. Wprawdzie jest to nadal kukurydza, ale zdeformowana, bracie i siostro. Jest to wprawdzie kukurydza, ale jest ona zdeformowana. I wiecie, prorok mówi tak, jesteśmy ciągle według obrazu Bożego. Niektórzy jednak są tak zdeformowani, jako synowie Boży, że postępują sprzecznie z Jego słowem i sprzecznie z Jego drogą, którą On przygotował, abyśmy nią chodzili. Coś się doczepi i świat pokrzywi nas, powykręca z tej drogi, pociągnie do siebie z tej prostej, wąskiej linii,
wzdłuż której On zasadził nas jako synów i córki Boże. Tę złą rzecz wyrządził synom i córkom Bożym grzech. Zobaczcie, czyli deformacji w toru. Bracie i siostro, miałoby to być właściwe życie. Miał być to właściwy obraz. Miałby być przedstawiony obraz Boga w tej osobie. Ale co widzimy? Deformator. Deformator zrobił pewną krzywdę. Przez to, że się uczepił, uchwycił. I wiecie, powiem ci jedną rzecz. Jak długo ta gałąź będzie leżała, to będzie dalej deformowała. Wiecie, jedyną rzeczą jest to, żeby ona została zdjęta. Wziąć te pnącza, wiecie, obciąć. Dlatego, bracie i siostro, masz dwie możliwości. Albo będziesz przemieniony, albo zdeformowany. Zależy wszystko od tego, pod jakie działanie się poddasz. Jeżeli, bracie i siostro, poddasz się pod działanie tego deformatora, to on zawsze przyjdzie w taki sposób, że ty tego nawet nie uchwycisz, nie zauważysz. Ale za pewien czas zobaczysz, że twoje życie nie będzie tak, jak powinno być. Nie będziesz miał radości, nie będziesz miał pokoju, nie będziesz miał satysfakcji, bo twoje życie będzie po prostu fałszywym obrazem chrześcijaństwa. Dlaczego? Bo uczepił się ciebie deformator. Rozumiecie? Ten deformator włożył niewłaściwe rzeczy wtedy do twojego życia. Dlatego, bracie i siostro, prorok mówi tak, deformator. Wiem, że brzmi to raczej dziwnie, kiedy mówię o tym w ten sposób, deformować, ale tym on właśnie jest. Tym, który deformuje, wypacza. Wypaczyć znaczy zmienić, przemienić w inną postać. To samo znaczy zdeformować. Coś ulega odkształceniu. Zostaje temu narzucona inna, zmieniona postać. Jest to nadal ten sam posiew, lecz zdeformowany. Dlatego, bracie i siostro, jakim smutnym obrazem jest, jak patrzysz na chrześcijański Kościół, na chrześcijan, którzy powinni być obrazem Chrystusa, a widzisz, jak świat wkradł się do zboru. Patrzysz na ubiór, patrzysz na zachowanie, patrzysz na nawyki, patrzysz na sposoby działania i nagle widzisz jedną rzecz. To jest efekt deformacji. Rozumiecie? Tam zostało włożone coś niewłaściwego. Bracie i siostro, niewłaściwe pragnienie. Nie przyszło to pod przemianę Bożą. Nie zostało pozwolone, żeby Bóg dokonał przemiany. Przemiany, odnowienia, zmienienia. Wiecie, żeby smak i gust został zmieniony twój. Żeby smak został zmieniony z grzesznika na świętego. Żebyś miał gust świętego męża, wiecie. A nie gust grzesznika. Dlatego deformator. Wiecie, dlatego oglądamy to, co widzimy. Wiecie, widzimy na ulicy, wszędzie, w każdym miejscu efekty tej deformacji. Wiecie, to jest straszne, ale wiecie co? Nawet w fizycznym zakresie możemy widzieć tą deformację. Przez żywność, którą spożywamy. Wiecie, organizmy nasze nie są już tak mocne, jak były kiedyś. Wiecie, kiedyś po prostu zarazek czy bakteria odbijała się od człowieka. Dlaczego? Dlatego, że miał zdrowy, normalny pokarm. Ale dzisiaj jemy skażone jedzenie. Skażone różnymi rzeczami. Wiecie, krzyżówka. Krzyżówka. Wydaje się, że masz teraz taką lepsze ziarno, mocniejsze, większe. Ale krzyżówka ma w sobie śmierć. Wiecie, krzyżujemy. To z tym, to z tamtym. I myślimy, że to będzie lepsze działanie. Ale to nie był nigdy Boży obraz. W Bożym obrazie było zawsze niech nasienie wydaje plon według tego, co było wewnątrz niego. Wiecie, to ziarno było dalej cały czas dobre. Dlatego, bracie i siostro, te ziarna, które znaleziono w spichlerzu po Józefie, one dalej były dobre. Rozumiecie? One były dalej dobrymi ziarnami. Może wydawało się,
to jest starsze, mniej wydajne, może to. Ale wiecie co? Ono miało w sobie składniki, które potrzebowałeś. Zobaczcie, ziemia została zniszczona i zdegradowana. Minerałów nie ma w niej. Dzisiaj, bracie i siostro, zasadzisz do ziemi marchewkę i ona z ziemi wyciągnie taką ilość minerałów, że będziesz zaskoczony. Połowę tego może, co kiedyś. Dlaczego? Bo ziemia została zniszczona. Kwaśne deszcze i inne rzeczy zniszczyły tą ziemię. Co zniszczyło ziemię? Wynalazki ludzkie. Sposób działania człowieka. Cały porządek, cała jego myśl spowodowała tylko, że jest więcej brudu. Wiecie, większe śmietniki, większej po prostu smrodu, wszystkiego, co idzie za tym. Cywilizacja. Tyle cywilizacja daje. Spaliny, inne rzeczy. Wiecie, smogi, inne rzeczy. To wszystko po prostu jest efekt tej cywilizacji. Tego deformowania działa Bożego przez diabła. Dlatego chwała Panu za to, że Bóg wyprowadza człowieka do tego miejsca, żebyś teraz zaczął myśleć. Zastanowił się, co się dzieje w twoim życiu. Czy, wiecie, jeżeli widzisz, że twoje życie, które powinno iść prosto, właściwie w Bożym kierunku, a widzisz, że coś jest nie tak, to się zastanów, czy czasami nie jest tak, że coś zostało na ciebie wrzucone, co cię deformuje. I ty musisz się przemienić w swoim myśleniu. Ty musisz zmienić sposób działania i myślenia. Bo w przeciwnym wypadku będzie dalej ten proces deformacji szedł. Jeżeli tobie nie przeszkadza grzech w twoim życiu, to znaczy, że ty się do niego przyzwyczaiłeś. Rozumiecie? Jeżeli tobie nie przeszkadza to niewłaściwe, co się do ciebie przykleiło, to coś jest nie tak. Pomyślcie sobie. Są ludzie, którzy się przyzwyczajają do swojego smrodu. Rozumiecie? Oni się rok, dwa nie myją. Wiecie, wszyscy są od nich na odpowiednią odległość. A oni? O co im chodzi? Nie rozumiem ich. Wiecie? Oni nie rozumieją, bo on się już do tego przyzwyczaił. Rozumiecie? Powinna wychodzić z twojego życia woń poznania Chrystusowego, a zamiast tego wychodzi smród. Smród, który dotyka Boże nozdrza. Dlaczego? Bo się nie odwróciłeś od grzechu. Wiecie, przyzwyczaiłeś się i myślisz, że jakoś zawsze będzie. Wiecie, Samson tak myślał. Wiecie, pierwszy raz stał Samsonie, Filistynowie nad tobą, wiecie. On myślał, że zawsze tak będzie. Ale wiecie co? Pewnego dnia w wyniku tej deformacji jego 7 kędziorów zostało obciętych. On zdradził swoją tajemnicę. I wiecie co? I wstał i myślał, że będzie tak zawsze. Ale został pokonany definitywnie. Ale chwała Panu, że Bóg miał swoje dzieło z Samsonem. Zaczął go przemieniać. Wiecie? Tam, kiedy chodził koło tego koła, w kółko się kręcił i kręcił to koło, prowadził, pchał codziennie. Kolejny dzień, kolejny rok. Tam Bóg dokonywał przemiany. Z tego Samsona zarozumiałego, z tego Samsona, który flirtował ze światem. Rozumiecie? Ale on teraz przyszedł do tego miejsca, że powiedział, ja wolę zginąć nawet, ale żeby Panie jedną z moich oczu chociaż było pomszczone. Rozumiecie? On mógł zawołać na końcu tej drogi, jeszcze raz Panie, zdejmij ze mnie tą deformującą moc. A pozwól mi wejść do twojej mocy. Ale dlaczego tak się mogło stać? Bo w tym czasie te 7 kędziorów odrosło. Boże przymierze z powrotem wróciło na właściwe miejsce. I wiecie, ta moc mogła wrócić. Dlaczego? Bo zobaczył jedną rzecz, że było jego życie zdeformowane. Wolę umrzeć, Panie, tutaj teraz, ale nie pójść z powrotem do tego miejsca, z którego wyszedłem.
Rozumiecie? Nie wpaść po prostu w te same kolejny. Wiecie, musisz być zdecydowany, żeby nie wrócić. Wiecie, jeśli zginę, niechaj zginę, ale ja pójdę przed oblicze królewskie. Wiecie, jestem zdecydowany, że ja umrę. Wiecie, ten moje stare życie ma umrzeć. Dlatego chwała Panu. Wiecie, w kazaniu wpływ prorok mówi tak. On mówi tak, twoje myśli są głośniejsze w niebie niż twój głos tutaj na ziemi. I prorok mówi tak, myśl we właściwy sposób. Pozwól, żeby zostało to przemienione. Wiecie, on mówi prorok tak, jak powiedziałem do małego Józefa, swojego syna, mały chłopczyk urodzony na ten świat znajduje się wprost na środku drogi i on jest skierowany na Golgotę, na Chrystusa. Po każdej stronie tej drogi są drzewa. To drzewo po lewej stronie, które ja nazywam złym, jeżeli on po prostu zacznie uderzać małych chłopców po twarzy, dlatego że oni uderzają go, i jeżeli oni zaczną czynić te rzeczy, to ten mały chłopiec jest pociągnięty przez ten wpływ i to deformuje jego charakter. Rozumiecie? Wpływ. Wchodzisz pod pewien wpływ. I to zaczyna deformować. Wiecie, ty musisz rozpoznać wpływ, który na ciebie działa. Dlatego Jezus mówi, jeżeli cię gorszy oko, wyłup je. Rozumiecie? No to nie możesz się z tym paskać. Jeżeli coś jest, ciągnie cię do świata, obetnij to. Definitywnie z tym skończ. I on mówi dalej, lecz jeśli on obiera tą drugą stronę drogi, którą jest Duch Święty, to on wskazuje mu prosto na Golgotę i trzyma go w tym kierunku. To sprawia, że człowiek rośnie prosto. Rozumiecie? Twoje myśli. I prorok mówi tak, tak samo łatwo jest myśleć dobre myśli, jak myśleć złe myśli. Tak samo. Bracie i siostro, tu nie ma nic odkrywczego. Tak samo łatwo powiedzieć właściwą rzecz, jak niewłaściwą rzecz. Tak samo łatwo jest powiedzieć prawdę, jak skłamać. To jest kwestia wyborów. Co wybierzesz? Tak samo łatwo jest myśleć dobrze o tych, którzy mówią źle o tobie, jak myśleć o nich źle. I jeszcze o wiele łatwiej i to sprawi, że będziesz rósł prosto. Pomyślcie sobie, jeżeli coś oddziałuje na ciebie i chce cię po prostu oskarża, robi inne rzeczy, wiecie, jeżeli to jest jakaś osoba, ty nie musisz myśleć o niej źle. Ty możesz powiedzieć, on nie wie, co robi. Gdyby był chrześcijaninem, to by nie zrobił tego. Gdyby był w połączeniu z Bogiem, nie zrobiłby tego. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Przecież tak samo łatwo było powiedzieć, Panie, przyślij legion, jak powiedzieć, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tak samo łatwo było. Pomyślcie sobie. Tak samo łatwo. Wiecie, tak samo łatwo było, kiedy Jezus wisiał na Golgocie, jednemu łotrowi powiedzieć, jeżeli jesteś Synem Bożym, to ściągnij nas, wyratuj nas. Jak tamtemu drugiemu powiedzieć, ty się nawet Boga nie boisz. Rozumiecie? Ale wszystko zależało od tego, co na ciebie miało wpływ i co wygrało. Rozumiecie? Tak samo łatwo było. Ale dla jednego Jezus stał się adwokatem, a dla drugiego w tym samym czasie stał się sędzią. Więc zapytam się, kto wisiał na Golgocie? Sędzia czy adwokat? To wszystko zależało od tego, kto miał z nim do czynienia. Dlatego tak samo w tej godzinie, kto zszedł na ziemię? Dla jednych to będzie tylko sędzia, a dla drugich sędzia stał się adwokatem. Stał się ułaskawieniem.
Dlatego, bracie i siostro, ja miłuję i się raduję, że możemy żyć w tej godzinie w objawieniu 10 rozdziale. Wiecie, to jest potężne dla mnie. Przeczytam wam coś. Po prostu może taka, może to będzie dla kogoś zachęta, ale kiedy prorok mówi o tej godzinie, w której wtedy poruszał się, to był 65 rok, bracie i siostro, to była końcówka jego sługi, to jest kazanie Boża moc przemienienia. On mówi do biznesmenów. Wiecie, on nie może powiedzieć wszystkiego, bo by nie byli w stanie przyjąć, ale stara się im jak najwięcej powiedzieć. I wiecie, on w jednym paragraf 91 z tego tłumaczenia, to ja mam tutaj, on mówi tak: szatan ma więc teraz własny, swoisty Eden. I może po prostu kawałeczek przeskoczę, on wiecie, on tam co tworzył. I prorok mówi tak dalej: on więc osiągnął tutaj swój własny wielki Eden. Szatan. Naukowy wielki Eden. Aby udowodnić, w jaki cel? Aby udowodnić, że to poselstwo jest na czasie, aby udowodnić, że nie jest to żadny inny wiek, lecz objawienie 10. Zobaczcie. Ten Eden szatana, który on wyprodukował, tylko udowadnia, że to poselstwo jest na właściwym czasie. I że, wiecie, nie jest to inny czas, jak czas objawienia 10. Wiecie, jeżeli czekasz jeszcze na wypełnienie się objawienia 10, to ja ci powiem, my jesteśmy w dniach objawienia 10. Rozumiecie? W dniach objawienia 10 potężny anioł stąpił. Siódmy posłaniec dla laodycyjskiego wieku objawił go. I wiecie, mogliśmy go oglądać i możemy teraz, jesteśmy zachęceni, podejść, zjedz tą księgę, abyś przestał być zdeformowany. Abyś mógł być przemieniony. Nie zdeformowany, ale przemieniony. Dlatego, bracie i siostro, wiecie, na razie cały czas jakby się skupiłem na przemianie, wiecie, na deformacji. Ale pamiętaj o jednej rzeczy. To jest straszna rzecz, którą diabeł teraz robi. On się podszywa, przychodzi i ma 99% Słowa Bożego i ludzi teraz przychodzi, wiecie, do kręgów poselstwa i będzie miał, wiecie, prawie całe poselstwo. Będzie cytował tylko cytatem, ale nie pokaże prawdziwej aktualizacji tej godziny. Dlatego, bracie i siostro, ja się cieszę, jak prorok mówi, nie pamiętam, to chyba przyszły dom, czy chyba tam w tym kazaniu, czy w innym, mówi, zwróćcie uwagę na to, mówi o piramidzie, zwróćcie uwagę na to, kiedy kończy się wielka galeria i wejdziesz na ten wielki stopień, kto wychodzi wtedy naprzeciwko? Kto tam jest? Zanim wejdzie się do komory królewskiej. Rozumiecie? Bo wielka galeria i komora królewska zaraz. Ale tam jest komórka proroka. Tam jest komórka proroka. Tam to pokazywało na objawienie 10 rozdział. Że posłaniec z objawienia 10:7 wprowadza do komnaty królewskiej. Ale bracie i siostro, ja ci powiem tylko jedną rzecz. Ale jest jeden problem. Jak zostałeś na wielkiej galerii w 7 wiekach Kościoła, to masz problem. To masz problem, bo idziesz i ciągle obijasz się, bo nie możesz pójść dalej. Ty musisz zgodnie z objawieniem 4 wstąpić wyżej, uczynić ten krok, pociągnięty być wyżej, bo tam dopiero wchodzisz do tego wymiaru, który się już nie kończy. Wiecie, tam nie ma już nic wyżej, a wszystkie wymiary są po 5. Łaska, łaska, łaska. Zgodnie z Zachariaszem, że przyjdzie ten kamień z okrzykiem łaska, łaska nad tobą. Wszystko po prostu wskazujące na niego. Pusty grób, sarkofag pusty, wiecie. Tam nie ma niczego po prostu. I wszystko w wymiarach 5 na 5. Ale musisz wstąpić wyżej. Czy nie jest to wspaniała rzecz? A prorok mówi,
jeżeli zobaczycie, uchwycicie to, to zrozumiecie tą godzinę, w której jesteście. Zrozumiecie wtedy. Wtedy powiecie, chwała Panu! Wiem, gdzie jestem! Wiem, w którym miejscu jestem! Wyszedłem z wieków Kościoła, a wszedłem do wieku oblubienicy. A mogło się to tylko stać przez Bożą łaskę. Chociaż wygląda, że to jest dalej jakby galeria. Rozumiecie? Jakby dalej to jest. Wiecie, fizycznie wygląda dalej, że tam jestem. Ale wyszedłem dalej. Wiecie, wyszedłem z zamieszania. Wyszedłem z Babilonu. I wszedłem do przemiany. Dlatego chwała Panu, moc przemienienia, prorok mówi tak. Otóż On chce, abyśmy przemienili nasze umysły przez odnowienie albo przeobrażenie. Abyśmy zostali przeobrażeni przez odnowienie naszego umysłu. Zatem szatan przychodzi i wkłada do słowa jakąś deformację, co sprawia, że ono zdaje się mówić coś, czego w rzeczywistości nie mówi. To właśnie zrobił na początku. To jest cały czas jego sposób, bracie i siostro. I dlatego zobaczcie, prorok mówi, Boża moc przemienienia. Czym jest przemiana? Czym jest przemiana? Jak ją otrzymać? Co ta przemiana spowoduje? Wiecie, trzy pytania. Czym jest przemiana? Jak ją otrzymać? Co ta przemiana spowoduje? Bóg dokonuje jej przez ducha swojego słowa. On przemienia. Sadzi swoje nasienie, zsyła na nie swojego ducha i ono wydaje ten owoc. Jego Duch Święty przemienia nasienie słowa w uwierzytelniony plon według jego rodzaju. To jest Boży program. To jest Boży sposób. I wiecie co? Ale problemem dla człowieka jest to, że on patrzy na siebie i mówi jedną rzecz. Ale ja nie widzę tej przemiany. Mi brakuje. Co jest? Czego brakuje? Co jest za problem w moim życiu? Dlatego, że patrzysz w niewłaściwy sposób. Bo patrzysz na to, kim jesteś, ale nie patrzysz na to, kim masz być. Ty powinieneś patrzeć na to, w co jesteś przemieniany. Dlatego Paweł mówi później, że przemieniani z chwały w chwałę. Wiecie, przez patrzenie w ten obraz. Ale bracie i siostro, żeby patrzeć w ten obraz, to musisz zrozumieć, kim jesteś najpierw. Dlatego, bracie i siostro, chciałbym tutaj tylko króciutko jedną jeszcze myśl włożyć. Dlatego, że wiecie, to jest niesamowite, bo kiedy popatrzymy sobie, siejesz skazitelne, a ma być zebrane nieskazitelne. To jest pewna tajemnica. Co się stało? Jak to się mogło stać? Ale kiedy popatrzymy sobie na motyla, wiecie, jest zapłodniona samica motyla i ona miała kontakt, wiecie, ze samcem. I ona składa jajka. Wiecie, powiedzcie mi jedną rzecz. Jak spojrzysz na te jajeczka, czy zobaczysz tam motyla? Nie widzisz w ogóle motyla. Dlatego Bóg umieścił w tobie i we mnie nasienie. To jajeczko jest w tobie. Wiecie? I wiecie, co On umieścił w tobie? Moc do przemiany w to, co jest w tym jajeczku. I wiecie, później oglądamy, że za pewien czas to jajeczko pęka, a wewnątrz pojawia się, jest tam malutka gąsienica. Co ona robi? Zjada całą skorupę. Zjada to, co ją wcześniej blokowało. Wiecie, ty nagle musisz zjeść tą skorupę, żeby wyjść i zobaczyć, że jest coś więcej poza tym. Wiecie, to co prorok powiedział, kiedy pewnego dnia zobaczyłem, że nie jestem synem Karola i Elżbiety Branham, to coś przyniosło, wyzwolenie pewne. Jestem synem króla. Wiecie, pochodzę z Bożego nasienia. Wewnątrz mnie Bóg umieścił zarodek. I teraz wiecie co? Ale to jajko pęka i wszystko jest fajnie. Powiedziałby ktoś, no to chwała Panu, to teraz wyszedł motyl. Ale co widzi oko? Oko widzi żarłoczną gąsienicę. Żarłoczną gąsienicę.
I ona tylko ciągle zjeść kolejne zielone. Wiecie, jeść. Ktoś powie, no nie masz lepszego zajęcia? Nie ma lepszego zajęcia dla chrześcijanina, jak karmić się Słowem. Dlatego chrześcijanin miłuje Słowo. Wiecie? Bo on został wyposażony w ten zmysł, że to, co teraz będzie jadł, tym się stanie. Rozumiecie? To go przeprowadzi. To jest to samo, co miała Rebeka. Rozumiecie? Ona zrozumiała. Może nie wiedziała, nie rozumiała, nie potrafiła tego wytłumaczyć, ale te same wielbłądy, które napoiły, ją zawiozły do Izaaka. Nic innego. Więc ona dlatego je. Dlatego, bracia i siostro, ludzie się patrzą i mówią, jacy dziwni ludzie. Lubią słuchać kazania, lubią słuchać Boże Słowo, wiecie, lubią czytać poselstwo. Co oni, czy oni nie mają innych zainteresowań? Ale pójdą do, wiecie, w góry i mówią, chwała Panu, tu Bóg jest widoczny. Pójdą w doliny, tu jest Bóg widoczny. Nad morze, o, chwała Panu, znowu widzę Boga. Gdzie nie wejdziesz, oni ciągle po prostu tylko widzą Boga. Rozumiecie? Dlaczego? Dlatego, że oni miłują jeść teraz. Jak wyszli z tego, rozumiecie? Ale musiało być, że to nasionko musiało pęknąć. I kiedy to się stało, zaczyna ona jeść. I ona wie jedną rzecz, że jak będzie jadła ten pokarm, to ten pokarm jest wszystkim, co potrzebuje na dalszą drogę. I je, wiecie? I ktoś powie, no wyś przestał już jeść. Ale wiecie co? Im więcej je, tym staje się większa, opasła. Rozumiecie? Przybywa jej. Dlatego oglądasz w pewnym momencie, że duchowo ciebie przybywa. Wiecie, przestań się karmić Słowem, to widzisz jedną rzecz, miernotę w swoim życiu. Widzisz, że coś marnieje od razu. Ale jak jesteś nakarmiony, to wiecie, nieprzyjaciel jest bezradny przy tobie. Ale pamiętaj o jednej rzeczy. Ty mówisz, jestem chrześcijaninem, chwała Panu. Ale wiecie, ten świat ciągle patrzy na twoją zasłonę. Ten cały otaczający świat mówi, gąsienica, łe! Jedni przerażeni, wiecie, nie lubię tego, nie chcę tego. To mi nie pasuje. Ja nie lubię, to dziwnie wygląda. Ale wokół tej gąsienicy jest pewna atmosfera. Ona nie patrzy na te okoliczności, je. Aż przychodzi pewien moment, że wiecie co, ona się musi ukryć. I bracie i siostro, ci powiem jedną rzecz. Prawdziwa moc do przemiany, która jest umieszczona w tym Słowie, jest w tobie. Wiecie, zachwycenie nie przyjdzie z zewnątrz. Niektórzy myślą, że wiara do zachwycenia przyjdzie skądś z zewnątrz. Przyjedzie brat, jakiś wygłosi pewne kazanie, takie, wiecie, ogniste kazanie i ty mówisz, teraz mam wreszcie tą wiarę ku zachwyceniu. Nie, ty musisz ją mieć już teraz. Rozumiecie? Kiedy to nasionko w tobie pękło, tam jest wszystko, co potrzebujesz. Ale ty musisz w to uwierzyć. Uwierzyć w to, że nawet każda rzecz deformująca ciebie, wiecie, pod wpływem tego, że rośniesz, to co zrobisz? Do widzenia! Rozumiecie? To odrzuci. Nie będzie mógł deformator na ciebie wejść. Jak długo będziesz się karmił i poił Bożym Słowem? Wiecie, dlatego kiedy chcesz być przemieniony, wejdź do Słowa i podlewaj to Duchem Świętym. Nie ma innej mocy. Nie ma lepszej mocy. To przemieni twoje życie. Nie czekaj, że przyjedzie jakiś brat i może on coś takiego powie, co teraz mnie pobudzi. Wiecie, dziś, jak głos Jego usłyszysz, nie zatwardź swojego serca, ale powiedz amen. Dlatego, bracia i siostro, później oglądamy, że to, co musi później zrobić ta gąsienica, to owinąć się pewną nitką. Ale, bracia i siostro, skąd ta nitka przychodzi? Tej nitki, ona, wiecie co, nie dzwoni na Allegro i mówi, proszę Pana, chcę zamówić nitkę, która mnie owinie. Do AliExpress też nie pomoże. Castorama, inny żaden sklep tego nie ma. Wiecie, gdzie to jest?
to jest w tej gąsienicy. Ona musi rozpoznać i ona się teraz przyodziewa tą nitką. Jest naokoło zaciągana, aż tworzy się cały ten kokon. Ona się ukrywa w tym. I bracie i siostro, kiedy tam zostaje ukryte, to tam dzieje się coś, co jest niewidoczne dla tego świata. Ten świat tego na zewnątrz nie widzi. Tam następuje metamorfoza. Tam następuje ta prawdziwa przemiana. Wiecie, tam ta gąsienica staje się mazią. Ten świat nie rozumie tego. Ale wiecie co? Ona wzięła do siebie ten pokarm. Ten pokarm, w niej wszystko było potrzebne, żeby się owinąć. Dlatego, bracie i siostro, my nie potrzebujemy więcej czegoś. My potrzebujemy aktywacji tego słowa w nas. Rozumiecie? Ludzie myślą, potrzebujemy przebudzenia. Przebudzenia, bracie. Bracie, potrzebuję przebudzenia. Ja cię zapytałbym, przepraszam, zgodnie z Tesaloniczanem, sami 4 rozdziałem, okrzyk rozbrzmiał. Oblubieniec nadchodzi. Co zrobił? Przebudził tych, których mógł. Jakbym teraz podszedł do kogokolwiek z was i zaczął mówić: przebudźcie! Przebudźcie! To byś powiedział: wariat. Wariat, no co ty, o to ci chodzi? Jak możesz przebudzić przebudzonego? Rozumiecie? Śpiącego możesz przebudzić. Wiecie co? To poselstwo przebudziło oblubienicę. To poselstwo już przebudziło oblubienicę. Dlatego, wiecie co ona potrzebuje tylko? Działać w oparciu o słowo. Nic więcej. Rozpoznać dzień i godzinę, czas. Wiecie, ukrycia się w tym kokonie. I pozwolenie na tą metamorfozę, na tą przemianę. I wiecie, co się dzieje? W pewnym momencie, jakbyś to rozciął, to byś nie zobaczył ani gąsienicy, ani nic więcej motyla. Zobaczyłbyś maź. Dlaczego? Dlatego, że ona przechodzi teraz proces przemiany. I nagle z tej gąsienicy na końcu ona, wiecie, przecina ten kokon i wychodzi pełny motyl. Czułka, skrzydła, odnóża, wszystko jest. Wszystko jest. Kolory są. Według tego, co było w nasieniu. Wiecie, tak Bóg to zaplanował. Dlatego przemienieni w oka mgnieniu. Rozumiecie? To jest może dla tego świata dziwne, ale to słowo już nam to odkryło. Pokazało, że my, którzy pozostaniemy tutaj, nie poprzedzimy tych, rozumiecie, którzy odeszli, bo oni muszą na głos, który wyjdzie z oblubienicy, powstać. A następnie my w oka mgnieniu będziemy przemienieni. Więc bracie i siostro, co się dzieje? W jakiej godzinie żyjesz? Kogo słuchasz? Deformatora? Czy też po prostu karmisz się pokarmem do przemiany? Bo jeżeli słuchasz deformatora, to on ci cały czas powie: to jeszcze nie ta godzina. Bracie, co ty mówisz? My dopiero czekamy na przebudzenie. Wiesz, jak to przebudzenie przyjdzie, to dopiero się będą działy rzeczy. Wiecie? Będą się działy rzeczy. Ludzie będą bezradni. Będą się chować do jaskiń inne rzeczy. To się będzie działo. Ale wiecie co? Oblubienica będzie w innym zakresie już. Wiecie, ona będzie w końcu chowała się już do innego wymiaru. Ona już przeżywa swój jubileusz teraz. Wiecie, ona teraz przeżywa jubileusz. Ona je! Rozumiecie, co ma za większą przyjemność? Gąsienica jadła, 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 jadła. Dlaczego? Bo wiedziała, że jeżeli nie będzie jadła, to nigdy nie będzie przemieniona. Coś wewnątrz ją pchało do tego. Zjeść! Jeszcze zjeść! Jeszcze zjeść! Nakarmić się! W jakim celu? Aby ta nitka wyszła z ciebie? Aby wszystko, co potrzebne, wyszło? Skąd to przyszło? Przepraszam, powiedzcie mi, skąd to przyszło? Czy to przyszło coś z zewnątrz? Przyszedł po prostu taki ekspert z zewnątrz i powiedział: teraz ja cię tu przebiorę,
biorę, wiecie, kaznodzieja super, który ma najlepsze objawienie ze wszystkich, on mówi teraz tutaj, to zrób, to zrób, to zrób. Nie, to przyszło z wnętrza. Ona rozpoznała, ona go rozpoznała, dlatego bracie i siostro, dlaczego go rozpoznała? Bo wewnątrz niej było to nasienie. To nasienie ją pchało. Wiecie, tam była ta wewnętrzna sprężyna. To ją pchało do tego, żeby być przemienionym, niezdeformowanym. Rozumiecie? Nie żyć zdeformowanym życiem w tej godzinie, ale przemienionym. Dlatego chwała Panu. Prorok mówi tak, jakim rodzajem nasienia jesteś, zostaje ujawnione przez to, co znajduje się w tobie. Nie możesz tego ukryć. Czymkolwiek jesteś wewnątrz, ujawnia się na zewnątrz. Dlatego, bracie i siostro, jak przychodzi mi ktoś i mówi, siostra mówi, ja wierzę temu poselstwu, a ma skłonność do tego, żeby, wiecie, tą sukienkę coraz bardziej skracać, odsłaniać swoje ciało, inne rzeczy, mówi, wierzę temu poselstwu, to ja mam święte prawo wątpić w to, co mówi. Rozumiecie? Dlaczego? Dlatego, że to, co jest na zewnątrz, pokazuje to, co jest wewnątrz. Jeżeli Bóg Adama i Ewę przykrył w Edenie, to samo zrobi teraz z każdym następnym. Czy to jest syn, czy córka Boża? Wiecie? Jeżeli widzę później, że ktoś, nie przeszkadza mu świecka muzyka, rozumiecie, rock and roll wkradający się, to wtedy zastanawiam się, co jest wewnątrz, że potrafisz to lubić. Rozumiecie? Co jest, że smakuje ci to brudne jedzenie, to świeckie jedzenie, ten świecki pokarm. Wiecie, idziesz na jakiś tam imprezę zakładową czy cokolwiek innego i wiecie, tam małego drinka, tam coś innego. O, tutaj się obejmie jeden z drugim, kobieta z mężczyzną, gdzie to przystoi? Wiecie, a nie, to co ty, my tak luźno sobie żyjemy, wiecie, ja trochę pofiltruję sobie z jakąś niewiastą, ona sobie, to takie małe, drobne żarciki. To, co jest wewnątrz, pokaże to, co jest na zewnątrz. Mężczyzna, który pożądliwym okiem patrzy później na kobietę, a nie ma wewnątrz niego Ducha Świętego, który zrobi do widzenia, nie chce tego. To jest fałszywy obraz. To, bracie i siostro, co to pokazuje? Że tam wewnątrz czegoś zabrakło. Więc dlatego prorok mówi, czymkolwiek jesteś wewnątrz, ujawnia się na zewnątrz. Nie możesz temu zapobiec. Nie możesz z tego zrobić żadnego innego drzewa. Zostanie ono takim drzewem, jakim jest. Widzisz, musi być w ten sposób. Duch Święty rozwija to nasienie, które znajduje się wewnątrz. Bez względu na to, jakiego rodzaju jest to nasienie. On je doprowadzi do owocowania. Jeśli jest ono złe, wyda zło. Dlatego, bracie i siostro, zobaczcie, ludzie mówią, Duch Święty jest nad moim życiem. Jeżeli było złe nasienie, wydasz złe życie. Nie ma innej możliwości. Jeśli jest to obłuda, wyda obłudnika. Jeśli to jest autentyczne Słowo Boże, ono wyda autentycznego syna lub córkę. Bożą poprzez filtr myślącego człowieka. Kiedy właściwe nasienie zacznie wyrastać, przejdzie przez to i wyda syna albo córkę Bożą. To jest ten motyl. Rozumiecie? To nie jest coś innego. To jest ten motyl. Dlatego, bracie i siostro, na zakończenie może tylko powiem list do Filipian, 3 rozdział. Paweł tam mówi tak. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, która też może poddać sobie wszystko. Wiecie, ta moc została już w sobie umieszczona. Przez co? Przez predestynację, bracie i siostro.
przez to nasienie. Gdzie nasienie pokazuje na predestynację. Może to jest dla kogoś trudne, dławiące słowo, ale Biblia mówi w liście do Efezjan, że On nas predestynował i nie możemy się tym dławić. On nas przeznaczył do synostwa. Wiecie, przed założeniem świata. Dlatego chwała Panu za to. Zdeformowany albo przemieniony. Wiecie, to musisz zdecydować. Które życie chcesz zobrazować? Koryntianie albo Efezjanie? Faryzeusz albo celnik? Wiecie, zobaczcie, jak Bóg kładzie teraz przed Tobą, przede mną wybór. To jest wybór. On Ciebie do niczego nie zmusi, ale Ty możesz wybrać. Czy pójdziesz i będziesz chciał być przemieniony, czy pójdziesz z porządkiem tego świata i powiesz, wolę być zdeformowany. Może po prostu tutaj się zatrzymam, może siostra po prostu już podejdzie do pianina. Wiecie, może siostro będziesz już grała tą pieśń, chcę być świątynią. Wiecie, nie chcę być czymś innym, ale chcę być tą świątynią. Chcę być tym przemienionym dziełem. Tym dziełem, które po prostu odsłoni nie mnie, nie Ciebie, ale naszego oblubieńca. Może powstaniemy, zaśpiewamy tą pieśń. Ja chcę być świątynią, bracie. Czy Ty chcesz być też tą świątynią? Ufam, że tak. Ufam, że tak. Ufam, że mówię do przemienianych. Rozumiecie? Przemienionych i przemienianych. Nie mówię do zdeformowanych. Ale chcę być zawsze zachętą dla każdego, że jeżeli nawet Twoje życie jest zdeformowane dzisiaj, to wiedz jedną rzecz. Bóg jest mocny, aby je z powrotem przemieniać. Tak jak garncarz. Wziąć tą glinę, z powrotem wnieść i ulepić właściwie. On nie zniechęca się. Czy to był to raz? Nie wyszło? Drugi raz! Trzeci, czwarty, piąty! Ktoś powie, ile razy? Aż dokona, aż znajdzie sobie. On się nie zniechęca, bo on chce wyprowadzić to prawdziwe życie z Ciebie. Chcę być świątynią. Twarzy, jedna komórka, jeden plemnik, a wszystko już tam jest. O Panie, jak wielka to jest Twoja inteligencja, że Ty, Panie, umieściłeś w nas już tą moc do przemiany. Ta Boża moc przemiany, Boża moc wypowiedzianego słowa. Ty już wypowiedziałeś to słowo, że będzie oblubienica.
będzie ta, która będzie odsłaniała Ciebie, Panie. O, dziękuję Ci za to. Tak Ci dziękuję za to, Panie. Tak Cię uwielbiam i proszę Cię, Panie, żeby nikt obojętnie wobec tego nie przeszedł, ale poddał się pod tą Bożą moc przemiany. Niechby się nie udławił, Panie, tym słowem, ale, Panie, został po prostu posilony. Tak Cię proszę, Ojcze drogi, żeby się ktoś nie potknął, Panie, ale sprawdził i zobaczył, w jakim dniu, jakiej godzinie żyjemy. O, tak Ci dziękuję za to, że Ty się odsłaniasz dla nas i pokazujesz nam dokładnie dzień i godzinę i miejsce Pisma, w którym jesteśmy, Panie. Dlatego dziękujemy Ci, że, Panie, my przechodzimy przez te miejsca Pisma i oglądamy, jak oblubienica kroczy, Panie. Ona wyszła z tego zamieszania, z Babilonu. Ona weszła do Słowa. Może dla oka ludzkiego wygląda to jak bałagan, ale tam nie ma żadnego bałaganu. Dlatego, że to jest Słowo, Panie. I to chodzi tylko o te predestynowane jednostki. To one właśnie to uchwytują, Panie. Może ten cały tłum robi dużo zamieszania, ale dziękuję Ci za to, że oblubienica kroczy w krokach Słowa i w rytmie Słowa. Tak Ci dziękuję za to, Ojcze. A teraz poświęcam Tobie, każdego tutaj z nas, Panie, którzy słuchamy. Również, Panie, każdego, kto słuchał na transmisji. Panie, wyjdź naprzeciw każdej potrzebie. Ojcze drogi, jest tyle wołań i tyle błagań do Ciebie. Tyle rodzin, gdzie, Panie, dzieci zdryfowały do świata, Panie. Wołamy Cię za tymi dziećmi, Panie, żebyś przyprowadził z powrotem, Panie. Zbawił jeszcze, Panie, ratował. Wołamy, zastawiamy się, Panie, żeby każda owca wróciła do stada. Panie, żeby każde nasionko zostało zamanifestowane, Panie. Żeby żadna deformacja nie mogła, żeby deformator nie mógł się okazać zwycięzcą. Dlatego, że deformator jest przegrany. Został pokonany już na Golgocie. Jego moc deformacji została złamana. My Ci dziękujemy, chociaż On chce się tak przedstawić jako ten silny, mocny. Ale dziękujemy Ci, że jest moc wyzwolenia. Że moc wolności jest teraz. Że to jest moc zwycięstwa Twojego, Panie. Przez które możemy Ciebie ogłaszać zwycięzcą. W naszym życiu, Panie. Przy naszych chorobach, przy naszych niemocach. Dziękujemy Ci za to, że możemy spoglądać na Sprawcę i Dokończyciela. I dziękować Ci, że Ty całe to dzieło doprowadzisz do końca. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Chwała Panu. Halleluja. Zanim zakończymy, zaśpiewajmy może jeszcze pieśń. Jak potężny jest nasz Bóg. 55. Jak potężnym jest On. Halleluja. Jak potężny jest nasz Bóg. Jak potężny jest nasz Bóg. Jak potężny, jak potężny jest nasz Bóg. Wznieśmy Panu chwały śpiew. Wznieśmy Panu chwały śpiew. Wznieśmy śpiew. Wznieśmy śpiew. Wznieśmy Panu chwały śpiew. Bośmy słowo.
abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną,